Cześć, Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania misji Billy 8 i Kiśla. Zacznę od misji Billy 8. Do misji Kiśla przechodzę w tej minucie. Zaczynajmy! Pierwsze wyzwanie misji Billy 8 brzmi: zdobądź brązowe medale bojowe. Aby zdobyć brązowy medal bojowy, trzeba zdobyć jedną eliminację. W naparzance brązowy medal jest za dwie eliminacje. W jednym meczu można zdobyć ten medal tylko raz, więc trzeba to zdobyć w trzech różnych meczach. Drugie wyzwanie brzmi: zadzwoń do drzwi domów, w których jest przeciwnik, w trzech różnych meczach. Wiele domków w Fortnite ma dzwonki. A aby to wyzwanie wykonać, musimy takim dzwonkiem zadzwonić, ale do domku, w którym jest przeciwnik. Według mnie najłatwiej będzie w przyjemnym parku. Tu zawsze ktoś lata. Wylądujcie na jednym z domków, gdzie ląduje ktoś inny. Teraz wystarczy zadzwonić. W zielonych żywopłotach, w farmie Fury czy słonych strzechach też powinno być łatwo. Trzecie wyzwanie rozkazuje nam zatańczyć we wzorzystej wypożyczalni, busie plażowym i zalewie kajaków. To są trzy różne punkty orientacyjne. Wzorzysta wypożyczalnia skrywa się w tym miejscu na mapie. Jest to szereg kolorowych domków przy plaży. Bus plażowy stoi w tym miejscu na mapie. W środku tego busa jest mieszkanko. Tutaj tak samo wystarczy zatańczyć. Zalew kajaków znajduje się tutaj. Nazwa mówi sama za siebie. Czwarte wyzwanie brzmi: pływaj przy dwóch różnych znakach zakazu pływania. Dwa takie znaki stoją tuż przy pomoście w tym miejscu. Stoją one na brzegach naprzeciwko siebie. Trzeci stoi przy wodospadzie, niedaleko zalewu zastoju. Inny stoi tutaj, na plaży. Do tego wyzwania potrzebujecie tylko dwie takie lokacje. Dwie podałem dodatkowo. Następne wyzwanie zlec nam zadać 75 punktów obrażeń harpunem. Do tego typu wyzwań polecam naparzankę. 75 punktów obrażeń to jedno uderzenie tą bronią. Na naparzance z łatwością wykonacie to wyzwanie. Są tutaj lotnie, odladzanie. Już szóste wyzwanie brzmi: zyskaj zdrowie lub osłony, będąc w przebraniu krzaka. To bardzo proste. Przygotujcie dowolne leczenie. Teraz schowajcie się w dowolnym krzaku i użyjcie leczenia. Siódme wyzwanie brzmi: przeszukaj krasnala ukrytego pomiędzy wspaniałym widokiem, drewnianą szopą i wielkim domem. Te trzy punkty orientacyjne wspólnie wyznaczają nam dokładnie tą oto lokację na mapie. To w tym miejscu, na południowy zachód od płatnych piasków, pojawi się gnomek, którego trzeba podnieść. Ósme wyzwanie rozkazuje nam się odbijać na odbijających rzeczach w trzech różnych meczach. Do odbijających rzeczy zaliczają się na przykład parasole i stare opony, których jest pełno na mapie. Wystarczy na to wskoczyć w trzech oddzielnych meczach. Przedostatnie wyzwanie wysyła nas w odwiedziny górskich obozów bazowych. Oto lokacje tych obozów zaznaczone na mapie. Wystarczy te miejsca odwiedzić. Ich nazwa mówi sama za siebie. To obozy. Ostatnie wyzwanie tej misji brzmi: przebądź 100 metrów tańcząc. Do tego wyzwania potrzebna wam jest emotka chodzona. Emotki chodzone w szafce mają taką oto ikonkę. Robiąc tą emotkę, trzeba przejść 100 metrów. Przypuszczam, że można też wykonać to wyzwanie, robiąc emotkę na miejscu pasażera w motorówce, ale wtedy potrzebujecie jakiegoś kierowcy. Teraz przechodzimy do misji Kiśla. Pierwsze wyzwanie tej misji polega na zdobyciu złotego medalu zbieracza. Aby ten medal zdobyć, trzeba otworzyć 12 skrzynek, lam lub zrzutów zaopatrzenia w jednym meczu. Do tego wyzwania polecam na porządkę. Wybierzcie jakieś mniej znane miejsce, daleko od głównej strefy. W drodze do strefy zatrzymujcie się przy każdej miejscówce, lamie i zrzucie zaopatrzenia. W ten sposób z łatwością wykonać to wyzwanie. Skrzynki są wszędzie i dokładnie sprawdzajcie miejsca, w których będziecie. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba zdobyć taki medal w trzech oddzielnych meczach. Dalej, drugie wyzwanie zlec nam zdobyć tytuł specjalisty od karabinów sztormowych w trzech różnych meczach. Aby otrzymać ten tytuł specjalisty, trzeba zadać w sumie 250 punktów obrażeń z dowolnego karabinu sztormowego. Wybór jest duży. Tytuł specjalisty można zdobyć tylko raz na mecz, a najłatwiej jest to zrobić w naparzance. Trzecie wyzwanie rozkazuje nam wylądować w nazwanych lokacjach w trzech meczach. To wyzwanie chyba jest jasne. Nazwane lokacje to takie, które mają swoją nazwę na mapie. Na przykład słone strzechy. Kolejne wyzwanie zleca nam zadać obrażenia przeciwnikowi przy użyciu postawionej pułapki. Jeszcze raz polecam naparzankę. Znajdźcie tutaj pułapkę. Najczęściej wypada ona z dropów i lam. Teraz, używając odradzania, wylądujcie na kimś. Najlepiej, jeśli to będzie jakiś przeciwnik, który na razie nie gra. Tacy gracze zazwyczaj stoją wokół krawędzi strefy. Mi trafił się ktoś po prostu mało zwinny. Taką osobę zapułapkujcie. Piąte wyzwanie to: zniszcz beczki siorb, ciężarówki siorb lub silosy siorb. Beczki z siorbem są w różnych miejscach na mapie, ale zdecydowanie najwięcej jest ich w siorbanych szuwarach oraz w wiosce nad bagnem, niedaleko siorbanych szuwarów. Ciężarówki z siorbem też są w różnych miejscach na drodze. Silosy z siorbem są chyba tylko w siorbanych szuwarach.
Kolejne wyzwanie brzmi: przepłyń 50 metrów w czasie poniżej 5 sekund. To proste. Wystarczy pływać używając tej szybszej techniki pływania, czyli przycisku do skoku. Najłatwiej jest to wykonać płynąc z prądem, czy to w rzece, czy przed wodospadem. Już siódme wyzwanie to odwiedź Zalew Zastoju i Sierbany Szuwary w tym samym meczu, płynąc motorówką. Oto lokacje motorówek na terenie tych miejscówek. Wydaje mi się, że można to wyzwanie wykonać, wchodząc do motorówki obok tej miejscówki, więc nie trzeba płynąć cały czas od jednej miejscówki do drugiej, ale tak też można to wyzwanie zrobić. Polecam na Parzankę, tam powinno być najłatwiej. Ósme wyzwanie zleca nam zdobyć likwidację w karkołomnym kinie, forcie Naleśnik lub Hydro 16. Wybór miejscówki należy do was, ale najwięcej osób lata na karkołomne kino. Tam zawsze ktoś jest, nawet kiedy tam nie ma żadnego wyzwania. Dziewiąte wyzwanie i kolejny krasnal. Tym razem musimy szukać pomiędzy tartakiem, drewnianą szopą i wiadro drzewem. Krasnal do tego wyzwania pojawi się pod drzewem w bagnie przy drewnianym mostku. Dokładnie tutaj. Ostatnie wyzwanie zleca nam złapać rybę przy użyciu wędki, wyrzutni harpunów i broni wybuchowej. Wędką łatwo jest złowić rybę. Można to zrobić nawet, jeśli nie łowimy w skupisku rybek. Bronią wybuchową za to ryby można wyłowić tylko i wyłącznie z punktów do łowienia. W takie miejsce trzeba strzelić rakietą albo rzucić tam granat. Raz może wypaść amunicja, a raz rybki. Harpunem tak samo. Można łowić tylko w punktach do łowienia. Bronie wybuchowe i harpuny to przedmioty, które musicie sami znaleźć. Polecam na Parzankę. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.